2018 roku z usług Assistant w skali kraju skorzystało około 2 300 000 osób. To jest mniej więcej poziom zbliżony do dwóch ostatnich lat, czyli możemy powiedzieć, że ta konsumpcja usług Assistant troszeczkę się ustabilizowała. Tak czy inaczej warto przypomnieć, że w pierwszym roku naszych badań, czyli w 2013 roku, z usług Assistant skorzystało 1 100 000 osób, w związku z tym ten 5-letni wzrost jest imponujący i tak. 81% badanych posiadaczy usług bankowo-ubezpieczeniowych wie, co to są usługi Assistant. To jest wzrost o 5%. Tak jak powiedziałem, 81% to w zasadzie nas cieszy. Z drugiej strony to 1 na 5 dalej nie wie. W związku z tym jeszcze jest troszeczkę pracy przed nami. Ludzie kojarzą głównie Assistant jako usługi ratunkowo-pomocowe i chyba to jest dobre skojarzenie, bo to chyba jest pierwsze takie, które przychodzi do głowy. Około 44% respondentów tak to od razu określiła. Nieco mniej, bo 42% określiła to również dobrym określeniem, mianowicie, że są to usługi towarzyszące ubezpieczeniom i to też jest rzeczywiście prawda rynkowa. Dla 22% badanych usługi Assistant to jest usługi pomocowe w przypadku awarii samochodu. Usługi Assistant samochodowego cieszą się największą popularnością. I na drugim miejscu są usługi Assistant medycznego krajowego, czyli wizyty medyczne zarówno w placówkach, jak i wizyty domowe. No i trzecie jest taki bardzo solidny usługi związane z podróżami, czyli usługi medyczne zagraniczne, zagubione bagaże, opóźnione loty. To do tego ludzie się też przyzwyczaili. Na czwartym miejscu są usługi Assistant domowego.